komórki obumierały. A tu Wrong, jest man. widmowy pająk, Jezu. Wszystkie komórki obumierały, a jej komórki żyją do dziś. I jest ich mnóstwo, jest mnóstwo tych komórek. Jeden naukowiec twierdzi, że jakby je wszystkie zebrać, to ważyłyby 50 miliardów ton. Co jest naprawdę ogromną liczbą, zważając na to, że ludzka komórka waży tyle co nic. Prawie tyle co nic. W ogóle... No to jest niewiarygodne. Albo kilka tysięcy komórek służy do zapełnienia kropki w takiej czciące jedenastce w Time Cursiva. Nie? To jest po prostu niewiarygodne, ponieważ te jej wszystkie komórki zostały rozmnożone i na podstawie tych komórek były robione wszelkie badania, typu badania in vitro. Dzięki badaniom na jej komórkach były robione... Dzięki badaniom na jej komórkom były przeprowadzane różne badania na raka, chemioterapię, oddziaływanie człowieka na chemioterapię. Obecnie w każdym laboratorium, w każdej lodówce laboratoryjnej znajdują się miliony komórek Henriety zamrożonych, ponieważ to na tych komórkach przeprowadza się wszelkiego rodzaju eksperymenty. Mówi się o nich, że to ten, że kobieta, która... nieśmiertelna kobieta, nie? Bardzo mi się spodobał ten artykuł, w ogóle było bardzo ciekawe. Tam wszystko rozpisane. Bardzo tak... według jakby takich własnych odczuć było bardziej napisane ten artykuł. Jezus Maria, ale oni mają zapłon. To jest niewiarygodne. Bardzo mi się spodobał ten artykuł. I teraz jest jeszcze jeden tutaj. Jak oszukuje cię mózg? Ponad 20 iluzji w numerze jest. Tego też bym chciała przeczytać. Potem po drodze jeszcze jeden artykuł jakiś tam spotkałam, który też mnie dość ciekawi. O, tu jest. Jak on się nazywa? Cywilizacja rzeźbi ciało. To jest tam o jakimś rozwoju, o czymś tam. Nie za bardzo wiem, nie za bardzo jestem w stanie powiedzieć, ponieważ jeszcze nie czytałam tego. I jest jeszcze o warsztacie biohakera, czyli co potrzebuje biohaker, ile to kosztuje, za ile to można kupić. To jest dość zabawne, jeśli chodzi o to, że to jest bardzo łatwo dostępna gazeta. Ogólnie podliczyłam, że takie własne laboratorium biohakerskie, takie z podstawowymi tymi, z podstawowymi, najbardziej dziadowskimi przedmiotami, to wystarczy mieć około 2000 euro. I ma się już taki w pełni wyposażony, może nie najlepszym sprzętem, ale taki porządne własne takie mini laboratorium. No to jest dość takie dziwne, przynajmniej według mnie. Ponieważ no, takich rzeczy się nie powinno raczej mówić głośno, ale przynajmniej w moim mniemaniu, bo wiecie, mądry sobie pomyśli, lepiej tego nie próbować, a głupi stwierdzi, a co, kupię sobie, mam dużo kasy. Nie mam na co jej wydać, to kupię sobie, nie wiem, laboratorium i będę stworzył broń biologiczną. Mi się tak podoba, mi się nudzi. Więc tak. Tak, zaczęłam gadać o Henriecie Lacks, a skończyłam na bombie masowego rażenia. O. Let's go. Jeszcze tutaj ty jeden i idziemy na tych tu. A potem pójdziemy na tego, znaczy zgarniemy tego i idziemy na tego. Tak, i go rozniesiemy w pył. A potem pójdziemy do mozaiki i będziemy się modlić, żeby nam się nic nie stało. No i może do tego grobu Lei też by pasowało podejść, no. Zapomniałam o nim trochę. Tak jakby. Bardzo nawet. Jestem złym człowiekiem. Tu. I... Wy... Dołączcie. Mam 80, mam maksymalny limit
Mam maksymalny limit jednostek, więc powinno nam wystarczyć na rozniesienie tych. Jeszcze mam pół godziny, to sobie spokojnie dokończymy tę mapkę. Bez żadnych stresów. Nie ma to jak chrupiący lód. W ogóle wkrótce mam iść do dentysty, mama mnie zabije. Ponieważ od czegoś takiego można sobie nieźle ten szkliwo pokruszyć. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I was, i nas. 87! Pięknie, pięknie. Tak, 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 tak. Tak. I jedziemy. Follow me, follow you. Follow us, five us, yeah. Zaczyna mi obiec, zaczyna mi obiec. O, zapomniałam jeszcze, że tutaj są jacyś goście. No, to ich też rozwalimy. Ale najpierw zajmiemy się tymi. Tu. Zbliża się noc. Zapada mrok. Ciemno i zło. Naprawdę, zaczyna mi odwalać, a ja jeszcze nic dzisiaj nie piłam. To jest przerażające. W ogóle język mnie boli, szczęka mnie boli. Wczoraj nagrałam 3,5 godziny hydrofobii. I po prostu jak skończyłam, to nie mogłam szczęki zamknąć. Zobaczymy, ile ludzików tutaj przyjdzie. Pamiętam, że za pierwszym razem, jak w to grałam, to ja tutaj przyszłam niezbyt taką rozgarniętą armią wtedy. To było chyba pierwsze miejsce, w jakie się udałam, dlatego mnie rozgromili. Miałam wtedy z 30-40 wojowników przy sobie, jak tutaj przyszłam. Okej. Draw your bows. Ogólnie chodzi o to, najlepiej by się było tam po prostu dolić i wszystkich roznieść. The servants of darkness are upon us. Okej. W takim razie idziemy. To adventure. More! An enemy attack. Tak. Ty zostaniesz tu. Wielokrotna strzała. I zabijaj. Come and get some. We are in danger. Chcę zabijać. We are in danger. Back. We must drive them back. Close the ranks. They're trying to surround us. It's a trap. Close the ranks. Wow. To wszystko? To my ich tu rozniesiemy. Hihi. Zajebiście. Dobra. Przestań się z tym męczyć. Zacznij niszczyć. Niszczcie. Ty też niszcz. A, zginąłeś. A nie. Jeszcze żyjesz. Wy też się nie bawcie. O, ty możesz zabić sobie tego. Tutaj ogólnie dookoła są. Nie wiem, czy chcemy się tam iść. I zbieramy wszystko. Wszystko jak leci. Tutaj jest coś? Nie. Okej, wy się tutaj zaraz zbierzecie do kupy. A ty idź zabić tych. Tutaj naokoło sobie pójdziesz. Wy, skoro tu nie ma nic, wy pójdziecie w tu. Tak, ona sobie poradzi. Są tylko siorbacze, więc ich rozniesie. Myślę sobie. Ojej! Tu idź.
Świetnie. Spójrzmy sobie tutaj. Tutaj nie ma nic. To pójdziesz z nimi. Idziemy tu. No tutaj chyba też ktoś był tam do walki. Do walki. Ja to pamiętam, że tutaj była jakaś walka. Nie? Nic? Kompletnie? Dobra. Idziemy dalej. Najpierw zbierzemy z tych dwóch gości. Naprawdę nie chcę nic zostawiać. Uwielbiam zbierać wszystko jak leci. Może nie jak leci, ale wszystko. Okej. Zbieraj. Siorbar, zbieraj. My zobaczmy, co jest jeszcze tu. Nic, wszystko. Dobra. No to idziemy. Tutaj. I czekamy, aż dojdą. Prawie całą mapę żeśmy już rozgromili. Jeszcze tylko zostaje nam Leia, zostaje nam Mozaika i ten. Ismail. Ismail. Let's go. Takie arabskie imię, Ismail. A ono oznaczało jakiegoś anioła. Ismail. Wiem, że po arabsku Gabriel to Dżibril. Uczyłam się arabskiego, to wiem. Ale się dużo uczyłam tego arabskiego. Pół roku i to tak... ni w kij, ni w oko. Trochę literków znam, ale tam, żeby się tym jakoś chwalić, to... Zbudujemy sobie... Tu. Tylko... Jakich my mamy ludzi i ilu? W sumie można by zbudować trochę tych wariusów. Yes. Now. Ich trochę poginęło, a wariusi są takimi sympatycznymi jednostkami, z tego co widziałam. Let's go. Let's go. Zwiastun szaleństwa, złodziej myśli. Forward. Tak. Strzelaj. There's too many. O, te mi zabiją już, niestety. Wcielony lęk. More! More! Wcielony lęk. Masz go zabić. Wcielony lęk ma wpis do życia. Cały czas go odnowia. They're everywhere. Draw your bows. Hold on, men. The ancestors call us. We're in danger. Ring 'em on. Yay. They're everywhere. Rozgromijmy go. We're in danger. Tych. Gdzie oni są? That was your last mistake. Reinforce the defenses. Jezus Maria, przeciwnicy mi poznikali tak nagle. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak tak nagle po prostu znikli. Nie wiem do którego strzela moja, ale chyba do tego. Złodziej myśli. Yes. Forwards. We are in danger. I shall not fail. Tutaj, żeby mi się poustawiali. Przy okazji to można pozbierać. Where is the enemy? Okej, to już chyba wszystko. Zsuń się stąd. I bum. Wszystkich, ale wszystkich.